Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No powiem tak, nadszedł niestety dzień, który miałem nadzieję, że nie nadejdzie. No ale no niestety dzisiaj jestem zmuszony sprzedać mojego pięknego Kawahoi Lotusa. Jest mi naprawdę przykro z tego powodu. No ale poprzedni odcinek się tak potoczył, że no już tutaj budżetu niestety na dzisiejszy odcinek nie starczyło. No i trzeba tego Lotusa sprzedać, jeśli chcemy oczywiście się dalej dzisiaj na Case Hugu bawić. No pierwsza bitwa na otarcie łez, no to musi być jakiś potwór, tak? Bitwa za 10 koła i będzie to bitwa na 4 osoby, więc takiej bitwy, stary, u mnie na kanale, na Case Hugu jeszcze nie widziałeś. 4 osoby i 9 skrzynek, w tym oczywiście skrzynia za 1200 zł w sztukach, aż 8. Pierwsza skrzynia daje nam tutaj Lightning Strike 2, dwie również AWP Onitaji i jest już tutaj nawet emeczka Fosfor, więc póki co, no tą bitwę minimalnie przegrywamy właśnie ze sprawą bota Delta, który tą emkę Blue Fosfor trafił. Ale zobaczmy, jeszcze 4 skrzynki przed nami, więc liczymy, że jeszcze tutaj uda się tą szalę zwycięską na nasze konto przechylić. No ten karambit na pewno by nam w tym pomógł, no ale niestety, mamy w tym momencie 5600, najwięcej ma, no tutaj bot Buła, ale ten kałak kosztuje 1700 i w tym momencie mamy przewagę, leci kolejna skrzynia, ale no ta AWP i ta MK, 9000 w tym momencie, najwięcej i to ostatnia skrzynia jest, no i niestety tutaj bitwa stracona, 34 koła stary, 34 koła, bot Delta sobie przytulił. No powiem tak, no była to odklejka, ale już tutaj wracamy do normalności. Skrzynia Gloves w sztukach 5 tutaj skrzynek Knife i niech będzie 5 skrzynek Crystal Knife. No do normalności, znowu robi bitwę za 10 koła. Ach, ten wuja. Dobra, 15 skrzynek, wrzucamy oczywiście bota. Ja ci przypomnę o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, sub dzwonem, łapa w górę pod filmem. Na Discorda dołącz, tam też masz konkurs oczywiście na skiny, więc wbij i sobie dołącz. Totalnie za fryte, nic nie musisz robić. Jak będzie oczywiście większa aktywność na Discordzie, no to te skiny będą coraz to lepsze i będzie ich więcej do wygrania. No i oczywiście, jak chcesz wygrać, no to kodziku CROXY na Case Hugu użyj. Zaraz ci powiem, gdzie go się używa, ale kodzik daje ci 2 skrzynki na start za free, które oczywiście możesz sobie otworzyć, możesz sobie skina wtedy wypłacić. No i oczywiście 10% więcej. Do każdej wpłaty możesz go używać tego kodu do woli i za każdym razem to 10% oczywiście więcej zyskasz. A jak z kodem CROXY ładujesz, to jak doładujesz dychę minimum, to oczywiście możesz dołączyć do konkursu na nawaję, właśnie taką, i do tego na Falchiona Lore, więc zapraszam ci serdecznie. Jest karambit ze skrzyni za 700, patrz! Okej, okay, fajnie tutaj spadło. Linki oczywiście do giveaway masz w przypiętym komentarzu i na skinsforfree.pl. Link oczywiście w opisie. Zapraszam do dołączenia, bo naprawdę noże sympatyczne. Mamy tutaj flipa, 900 zł. Skrzynia leci kolejna za 740. Skrzynia normalna z nożami, tak? Ej, to z tej normalnej skrzynki z nożami ten karambit poleci. Wow. No powiem tak, jestem w szoku, ale będę jeszcze w większym szoku, jak skrzynia Crystal Knife rzuci. Kurczę, nawet ten gutnej w sumie, no w lekkim szoku jestem, że ten nóż właśnie do nas spadł, bo chyba nie widziałem, jak tu leci coś innego właśnie niż te Safari Meshy jakieś, albo właśnie te Damascus Steele, no po prostu, no nie wiem, no nie przypadam za tą skrzynką, ale no nie tracimy, no, jak tracimy z niej, tak, jak z niej tracimy, to nie tracimy w sumie aż tak wiele, więc no okej, okay, no komuś może się podobać, tak, ale no jednak no ja tu wolę jednak, jak jakieś fajne tutaj noże mi spadają. Bot Isamu, bot Delta, bot Chip, pierwsza skrzynia, 260 zł. No, ta MK chyba wygląda tylko tak na najdroższą, ale o dziwo tutaj moja AWP 249 zł. No, póki co tak średnio, no trzeba to sobie powiedzieć, że kosztuje 260, więc no jakichś uniesień tutaj nie ma, tak? Może jakieś rękawiczki właśnie takie byłyby uniesieniem. Jest AWP Containment Bridge, 227 zł. Również AWP w ogóle Elite Fire Minimal Wear spadła, bo to Toby Delta, więc no sobie zarobił, ale no właśnie, no jednak tutaj ja bym chciał sobie fajnie zarobić i tę bitwę wygrać. Póki co, no nie można wiele powiedzieć o tej bitwie jeszcze, no bo to jest początek tak naprawdę, nie? To jest 21 skrzynek, to się wszystko w jednej skrzyni może zmienić, tym bardziej, że zobacz jakie tam są skrzynki na końcu, nie? Tam już się zaczynają skrzynki 800, 800, 800, 1800 i 2000, więc naprawdę, no powiem tak, tym bardziej jak ten, ej, to jest Crystal Knife! No powiem tak, jestem w totalnym szoku, że Crystal Knife jest w stanie takie skiny rzucać.
takie ursusy Dopplery, kurczę. Bo jak trafiają te ursusy, to chyba właśnie z jakiegoś, nie wiem, z Chinatowna chyba? Tak mi się wydaje bynajmniej, że jak leciałem, to właśnie z niego. No tutaj 1200 Huntsman. Zeszli mogę za 390, bardzo ładnie. Tylko szkoda, że nie dla mnie, tak? Ale póki co i tak prowadzimy, więc nie ma co narzekać. Falchionik tutaj jeszcze za 340 zł. Fantastycznie. Druga ta skrzynia Dream Nerf za 340 i no tutaj już dla mnie nie spadnie. Ale no właśnie, teraz zaczynamy z skrzynkami za 800 i marmurkowy gradient. Ojojoj, i to jest 2000 i zaczynamy fantastycznie tą skrzynkę. Tutaj no ciut gorzej, bo żadnej kosy nie udało się nikomu zdobyć tak naprawdę. Kolejna skrzynia. Oj, tutaj powiem tak, no niebezpiecznie, Jutek się do nas zbliża. 8000 już ma, stratę ma tylko 800. No ten Blue Phosphor, no i samu powiem tak, i samu też nadgania, ale ostatnia skrzynia i to się nie... Nie, to jest Glock Fate! Ja nie mogę! Słyszałeś, co powiedziałem, stary? I samu nadgania, nie no, nie ma szans, nie ma szans! I samu wygrał. Bitwę o 46 tysięcy. Samu, byłeś moim idolem. Zobaczmy, 10 koła, skrzynek 5. Pierwsze, no te gloves, ten jest okej, 3 koła. Nie, czekaj, to była za 1800. Dobra, jeszcze ten serpent. Nie, no to już jest koniec. Już nic, można się rozejść, tak? Już nic tutaj nie trafi, co? Co mi da to pierwsze miejsce? Strata jest za duża, bo strata jest 5 koła. No jeszcze Alka Kihabara dla Alfy. Aha, tam w ogóle spady, daj samu jeszcze te glowsy za 5 koła. Karambit Tiger tu. I znowu i samo. No znowu i samo. Jeszcze raz. To samo. Tylko Case Hook 2. 12 koła. Zobaczmy, poproszę teraz coś tutaj. Nie no, jak my będziemy tak zaczynać, stary? Znaczy, no wiem, no nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Ale my tu nawet się... My ani nie zaczynamy, ani nie kończymy. Nie wiem, po prostu, nie wiem, psycha mi siada, bo zaraz nie będzie z tego White Lotusa nic. Przecież jest połowa White Lotusa tylko, połowa Lotusa została, rozumiesz to? Dobra, 1700, no nie no, to jest 2 koła straty, by musiał naprawdę spaść nam... No, Karambit Tiger Tooth. Miałem go w głowie, miałem to powiedzieć, musiałby nam spać Karambit Tiger Tooth. Aha, jest, nie no, to jest, ja nie mogę, to jest XD. To jest naprawdę XD, co się dzieje. Bot i samo, bot alfa, bot beta. Pierwsze otwarcie. Nie, nie wiem, czy tu musi, musi ten Lightning Strike lecieć w każdej tej bitwie z tej pierwszej skrzyni? No powiem tak, Skeleton to jest 3600. Okej. Nie jest aż tak... Nie, jest teraz tragicznie. Chyba 700. Zobaczmy, skrzynia za 2 koła. Nie no, czemu ona nie może mi zrzucić jakiś, nie wiem, Dragon Lorki czy coś? Case Hog, weź tu jakieś Gungnira dla wuja, sy. Albo, nie wiem, czy Dragon Lora tu jest. Zobaczmy. GG.